Każde espresso to jest 8-10 gramów fusów, 25 tysięcy ton odpadu takiego dziennie. Chcemy to wszystko zebrać i wytwarzać z tego zieloną energię. Patronat nad serią rozmów objęło CIC, Cambridge Innovation Center. Cześć, nazywam się Artur Racicki i zapraszam Was na kolejną rozmowę z cyklu Impact the Future. Rozpotykamy się z osobami, które tworzą innowacje, które zmieniają świat na lepsze. Czynią dobro, robią rzeczy, które są dobre dla planety. Dzisiejszym gościem moim jest Marcin Koziorowski. Cześć. Mógłbym powiedzieć, że jego specjalizacją jest to, że wyciąga pomysły z uczelni i je komercjalizuje. Takich ludzi jest bardzo potrzebujemy takich ludzi, którzy potrafią z uczelni pomysły różne zidentyfikować, później tworzyć zespół, no i puścić produkt czy jakąś tam innowację na rynek i ty się tym zajmujesz. I to jest bardzo fajne. A dziś porozmawiamy o czymś niezwykłym, bo kawa, z którą mamy wszyscy do czynienia, jest z nami wszędzie. Na stacji benzynowej, w pracy, w domu i jak robimy sobie kawkę, to odpadem kawy jest coś takiego jak po prostu fusy, a chłopaki mają swoją technologię, innowację, która polega na tym, że z tych fusów tworzą brykiet. Tak jest. Brykiet, który później można użyć. Słuchajcie, można go. Planujemy dwie wersje. Z pierwszą już ruszamy we wrześniu. To będzie brykiet kominkowy, który można sobie rozpalić fajnie w domu wieczorkiem, napić się z dziewczyną wina. A jak wiadomo, od nasz sport narodowy, czyli grillowanie, w związku z tym na wiosnę szykujemy się z drugą wersją, edycją. To będą takie fajne krążki hokejowe brykietu, którym można fajnie palić na grillu. Co więcej, on daje większe ciepło, dłużej się pali, więc na pewno odczujecie to, robiąc grilla ze znajomymi. Fajnie, ale powiedzmy, albo trzymaj, ja sobie wezmę inny. Masz drugi. Powiedz mi, skąd taki pomysł? Jak jest w ogóle problem związany z tym, że mamy odpady? Co się z tymi odpadami dzieje i co wy rozwiązujecie? W sensie, co pozytywnego robicie? Problem wydaje się duży. Dla przykładu takie trochę sypne faktami. Nie wiem, czy macie świadomość. Ponad 2 miliardy filiżanek dziennie wypijamy kawy na świecie. Ogrom. 2 miliardy. Każde espresso to jest 8-10 gramów fusów. To daje tak na szybko, gdzieś tam zgrubnie licząc, 25 tysięcy ton odpadu takiego dziennie ląduje. Wytwarzamy jako ludzie. W samej Polsce to jest 330 ton dziennie. Co się z tym dzieje? Trafia to na wysypiska, normalnie no, a niektórzy segregują, niektórzy nie segregują, ale generalnie trafia to jako bioodpad na wysypiska śmieci, gdzie jest odpowiedzialne za wytwarzanie tak naprawdę dużej ilości metanu i dwutlenku węgla. Więc co my chcemy zrobić? Chcemy to wszystko zebrać i wytwarzać z tego zieloną energię. Tak? Do wytworzenia zwykłego brykietu drzewnego musimy wycinać drzewa. Polska jest jednym z największych producentów brykietu drzewnego w Europie. Eksportujemy mnóstwo, ponad 60% idzie do Niemiec i naprawdę 450 tysięcy ton drewna musi pójść po to, żebyśmy zamienili je w brykiet drzewny, który później sobie kupujemy, robimy grille. A można to samo robić z kawy. To samo możemy robić z kawy. Jak palimy brykietem, emitujemy dwutlenek węgla. Jak palimy brykietem z kawy, czy jest jakaś różnica? Też oczywiście, palimy, on się lepiej spala, ma lepsze właściwości spalania, w związku z tym tego dwutlenku, tego śladu węglowego pozostawiamy dużo mniej, ale jakby dużo ważniejszy jest ten etap przed, czyli gdzie my to przeprocesowujemy i tworzymy ten brykiet i to samo spalanie nie jest tak szkodliwe dla środowiska. Najgorsze jest ten etap przetwarzania i gdzie on ląduje na czyli gorsze na wysypisku, dla tak, planety on jest to, że on emituje bardzo dużo ilości metanu i dwutlenku węgla i po prostu zalegając, przetwarzając się na wysypiskach. Okej. Skąd pomysł na biznes?
komu się to urodziło w głowie. I... Pozdrawiamy Kacpra, to Kacpra pomysł, on przyszedł z tym do mnie. Kacper jest z branży kawowej. Kacper jest z branży kawowej i właściwie 20 lat siedzi w branży i zawsze no, jakby chodziło go za tym, co robić z tą kawą. Tak? Mhm. Tyle tej kawy sprzedaje, tyle tej kawy wytwarza, co robić z tymi odpadami. Są różne zastosowania kawy poza naszymi, tego odpadu kawowego, bo można... Wiem, że dziewczyny robią sobie z tego peeling, można używać tego jako nawóz do kwiatków, tam w nie za dużych ilościach, bo to jest... Bardziej z herbaty. Bardziej, z herbaty podobno lepszy, no ale jednym z zastosowań właśnie może być coś takiego. Nie jesteśmy pierwsi, tak, bo taki pomysł funkcjonuje już w Londynie, Biobin, to jest właściwie można powiedzieć trochę nasz benchmark, ale postanowiliśmy, jak już wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, to trochę poszliśmy inną drogą niż oni. Bardziej skupiliśmy się na rozwoju tej technologii, co dalej można z nią zrobić, bo to jest tak naprawdę nasz pierwszy przystanek. To jest, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę. Właśnie, bo to chciałem zapytać, jak jest R&D dalsze, do jakich innych produktów chcecie dojść? Tak, dzięki temu, że mamy super zespół, bo naszą... Można powiedzieć, połową to jest team z Politechniki Warszawskiej. Jesteśmy w ogóle spin-offem Politechniki Warszawskiej. Możemy dalej myśleć, co z tym zrobić. No i tak naprawdę chcemy stworzyć, upraszczając dla wszystkich, polimer kawowy. Wytłumacz. Chcemy po prostu z tego robić jednorazówki. To będą kubki, talerzyki. Tak? Teraz wiadomo, wszystko, plastiki odchodzą już w niepamięć. Szukamy pewnych zamienników. Ze wszystkiego na razie są podejmowane próby, a my chcemy wykorzystać szczególnie dla biznesu kawowego to, czego mają najwięcej. Spoko, patrząc na strukturę tego, jaką to jest, taką solidną, to już widać, że to jest do zrobienia. Są już pierwsze próby, tak? Niektórzy już robią z tego, co prawda, nie kompostowalne czy biodegradowalne kubki czy filiżanki do kawy. Są one na razie, można z nimi tam zmywać je w zmywarce, no ale to już są pierwsze próby, więc to pokazuje kierunek, w którym to wszystko idzie. Mamy pewne cele, wyzwania, mamy nadzieję, że niedługo będziemy. I właśnie te długoterminowe wyzwania, jakbyś miał powiedzieć, gdzie chcesz być za 5 lat z tym biznesem, co ci się marzy, jaką zmianę byś chciał, jaki impact byś chciał mieć na świat? Tak naprawdę, naprawdę? Tak naprawdę, tak wiesz, tak naprawdę z ręką na sercu. Wysoko. To słuchajcie, naszym marzeniem jako teamu to jest stworzenie w pierwszej w Polsce fabryki zeroemisyjnej, w której produkujemy takie brykiety. Można nawet powiedzieć, że będziemy próbować mieć ślad węglowy ujemny, tak żeby może gdzieś go nawet sprzedawać w cudzysłowie. Coś takiego. Chcemy stworzyć naprawdę dla Polski jedną dużą fabrykę, która będzie w stanie przetwarzać te odpady. I oczyścić naszą fajną Polskę z tego, co generujemy, czyli zero waste. No to jest super. Dobrze to słyszeć. A powiedz mi, z jakimi korporacjami już pracujesz? Pochwalmy je. Powiem trochę ogólnie, tak? No, pracujemy z... Mamy poparcie liderów rynku, wszystkich dużych sieci kawowych, które są na rynku, dużych stacji benzynowych. Niesamowite jest to dla nas niesamowite, jakby motywujące do dalszego działania, bo wszyscy to rozumieją. Przychodzimy, rozwiązujemy, jakby dla wszystkich prezentujemy zrozumiały problem. Nagle wszyscy, okej, ja dzisiaj wypiłem jedno, dwa, trzy espresso, tak? I co z tym zrobiłem? Nic. Więc my przychodzimy z pewnym rozwiązaniem, które jest fajnie zrozumiałe dla wszystkich i nie zajmuje nam dużo czasu, żeby z korpo, tak naprawdę, które często jest oporne, długotrwałe i ten proces się wydłuża, naprawdę szybko przystępują do działania. Więc to jest takie budujące i wyobrażam motywujące. Sobie w tej chwili sytuację taką, że jadę sobie na stację, dajmy na to Orlen, lider rynku, wypijam tam kawę. Zbieram jakieś punkty za tą kawę i później te punkty wymieniam na zniżki, na brykiet, który kupuję z tej kawy, którą sam wypiłem. No po prostu, jakbym był w tej korporacji, to bym się zakochał w tym projekcie, no bo po prostu jest to jakiś tam
fragment obiegu jakiegoś zamkniętego. Niesamowite. No jest to... Znaczy, masz już u nas... Masz już u nas... Mamy już dla Ciebie stanowisko przygotowane? Nie, ale tak naprawdę rzeczywiście o takich możliwościach sprzedania i wymyślenia wokół tego ilości działań przyciągających, CSR-owych, ratujących, jakby zachęcających wszystkich do działania jest mnóstwo. No wyobraź sobie, że bierzesz przy kasie, kupując sobie swoją ulubioną kawę w swojej sieci, bierzesz sobie taką torebeczkę, gdzieś tam w domu też robisz kawę, przynosisz to następnego dnia i też masz zniżkę, na przykład złotówkę, dwie na kawę. Jest to też model, do którego możemy dojść, zachęcając po prostu ludzi, żeby super. Też myśleli o tym na co dzień, że to, co mają w domu, też mogą wyrzucić i to gdzieś się im jeszcze raz przyda. To jest tak przekonujące, że no, nie mam pytań, w sensie super. Powiedz mi, chcesz fabrykę otworzyć, produkować te rzeczy, pewnie szukasz jakichś inwestorów albo będziesz szukał, czy nie będziesz? Szukamy, tak, nie, mamy już pierwszego inwestora na pokładzie, ale to jest jakby ten pierwszy krok. Oni pierwsi powiedzieli tak i to jest super, to jest dla nas mega, mega zastrzyk, nie tylko gotówki, ale ich niesamowitego wsparcia, tych smart money, które nam dają, bo naprawdę dużo, dużo wnieśli i dużo z nimi pracujemy na co dzień, ale no to te kolejne nasze cele wymagają dużo większych środków, tak, więc inwestorzy, czekamy na Was. Ale już pitchujecie? Coś już macie? Tak, jakąś dokumentację zrobioną? Nie chcę... A ile środków potrzebujecie pozyskać? Ile potrzebujemy środków pozyskać? No myślimy, że kolejna runda to będzie... Nieskromnie pewnie zabrzmi, ale no myślimy o 2 milionach euro. No, dodaj zero. Nie bądź taki, wiesz... Jak się będziemy sprzedawać, tak, nie, to jest typowo inwestycyjne, to jest typowo inwestycyjne potrzeba, tak? Chcemy rzeczywiście, żeby ta fabryka działała. Mamy to już tam z grubsza wszystko policzone, dalej będziemy nad tym pracować. Takie mamy cele na najbliższe 2 lata. Dobrze, także jeśli macie ochotę poczytać więcej o tym startupie, albo jeśli jesteście korporacją i chcecie nawiązać współpracę, albo jesteście inwestorem, chcecie zainwestować, dopytać się, no to macie ecobin.pl. Prosta strona. Media społecznościowe też funkcjonują, także bardzo zachęcam, żebyście wsparli chłopaków. Ja bardzo dziękuję, bo jestem zakochany w tego typu przedsięwzięciach, które nie są przenobraczanym tylko biznesem, tylko jeszcze przy okazji zmieniają coś na lepsze. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Tobie dziękuję za to, że przyszedłeś. Fajny produkt. Zapraszam Was też do subskrybowania na YouTubie Impact the Future, na Facebooku, facebook.com/ImpactTheFuture. Tam rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy zajmują się właśnie rzeczami dobrymi. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Pijąc kawę, pamiętajcie o Ecobin. Ecobin.